Koń Przewalskiego znajduje się w centrum wielu debat, a w porządku obrad często pojawiają się dwa pytania. Czy jest przodkiem konia domowego? Czy to ostatni dziki koń na świecie? Odpowiedź na pierwsze pytanie została potwierdzona dzięki badaniu przeprowadzonemu w 2018 roku, którego wyniki jednoznacznie wykazały, że koń został udomowiony 5500 lat temu przez kulturę Botai w Kazachstanie, przed powrotem na wolność. Wiemy zatem, że koń Przewalskiego nie jest przodkiem konia domowego. Odpowiedź na drugie pytanie dzieli. Dla niektórych nie jest on ostatnim dzikim koniem na świecie, gdyż został ponownie wprowadzony na wolność w latach 90. XX, po tym jak zniknął na wolności przed 1970 rok. Z drugiej strony wielu naukowców i międzynarodowych organów zajmujących się ochroną przyrody uważa, że koń Przewalskiego mimo to pozostaje dzikim zwierzęciem, ponieważ miejsce, jakie zajmuje w ekosystemie, jest prawdopodobnie identyczne z miejscem, jakie zajmował jego odległy przodek przed udomowieniem. W każdym razie, nawet jeśli nie jest spokrewniony z końmi paleolitycznymi, koń Przewalskiego bardzo przypomina te reprezentowane w jaskiniach Gór Kantabryjskich, Périgord i Pirenejów. Koń Przewalskiego został odkryty w 1879 roku przez pułkownika Mikołaja Michajłowicza Przewalskiego, rosyjskiego odkrywcę polskiego pochodzenia. W tamtym czasie gatunek ten uznawano za wymarły, gdyż został wytępiony ze względu na mięso przez mongolskich myśliwych. Pułkownik Nikolaj Michajłowicz Przewalski widział konia Przewalskiego w Zangerii, w górach graniczących z pustynią Gobi. Następnie, aby sprostać zapotrzebowaniu ogrodów zoologicznych, które chciały wystawić konia Przewalskiego, myśliwi dokonali masakry całych grup, aby udało się schwytać kilka źrebiąt, z których tylko połowa przeżyła podróż. Na wynik nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ koń Przewalskiego będzie coraz rzadszy i po 1969 roku nie będzie już widywany w Mongolii. W ten sposób uznano, że gatunek ten wymarł na wolności i będzie istniał jedynie w niewoli w ogrodach zoologicznych. Około 1977 roku na całym świecie pozostało 300 koni, wszystkie hodowane w niewoli. Po odkryciu Lorda Nilo, paleontolog, która ustali, że 92% koni cierpi na anomalię twarzy z powodu silnego chowu wsobnego stad, tworzone są programy wymiany hodowlanej, a konie będą hodowane w małych grupach odizolowanych od nawzajem. W dalszej kolejności priorytetem stanie się powrót gatunku do środowiska naturalnego, a projekty reintrodukcji będą pojawiać się już od lat 90. XX wieku. Fundacja Ochrony i Ochrony Konia Przewalskiego, utworzona w Holandii w 1977 roku, była pomysłodawcą pierwszych koni wypuszczonych w Mongolii w 1992 roku w Parku Narodowym Khustain Nuru. Do 2004 roku na tym obszarze odbędą się 84 wypuszczenia koni z długim okresem aklimatyzacji w dużych zagrodach, zanim w końcu powrócą na wolność w pełnej wolności. W 2008 roku populacja ta liczyła 192 konie podzielone na 24 stada. Międzynarodowa grupa Taki zapewni drugie wprowadzenie w ośrodku Takhin Tal, a trzecie w Khomyn Tal z końmi wyhodowanymi we Francji przez Stowarzyszenie Tak. Pod koniec 2007 roku w Mongolii na wolności żyło łącznie 330 koni, w tym 200 w Parku Narodowym Khustain Nuru, 110 w Gobi i ponad 20 w położonym na zachodzie kraju Khomyn Tal. Pojawią się inne wyprawy i na początku XXI wieku ten gatunek lub podgatunek liczy około 1800 koni, z których wszystkie są potomkami koni hodowanych w niewoli, które z kolei pochodzą od 13 hodowców schwytanych około 1900 roku. Wszystkie te wysiłki mające na celu naprawienie błędów przeszłości nie zawsze kończyły się sukcesem, ponieważ niektóre konie miały trudności z przystosowaniem się do klimatu, znalezieniem pożywienia i wody czy obroną przed drapieżnikami. Wreszcie, 50 lat po zniknięciu na wolności, nowa generacja konia przewalskiego przystosowała się do środowiska i odzyskała dawne miejsce.